to, że nas oceniają cały czas w takim tempie, w takiej intensywności i mamy poczucie, że ta skala jest ogromna, to rzeczywiście się nie dziwię, że ludzie odpadają. Natomiast wiedząc, jak to pachnie przez lata całe pracy, mam do tego trochę dystansu i to się zaczyna w tym, czy my wiemy, że tak jak po tej rozmowie, ty będziesz z niej zadowolona lub nie, ja będę z niej zadowolony lub nie. I tyle, no ale nie poprawimy jej. Jutro możemy usiąść i spróbować zrobić ją lepiej. I my sami musimy czuć, że zrobiliśmy wszystko najlepiej, jak się da. Natomiast jak tego nie ma, no to jest dużo osób, które myślą sobie, kurczę, ten tłum tam mówiący, ale ma rację. I jak już my sobie na to pozwolimy, no to już przegrywamy.